promocjonowego. Narzucone? O jest. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na największym stoisku na targach IWA, czy jesteśmy z firmą Pericon? Cześć, Paweł. Cześć, cześć, zamyślam. Słuchajcie, pokaż nam, co macie nowego, co oferujecie na ten rok. Ale co nowego? Macie tyle czasu, żeby pytali o tym rzeczach? Chodzi o pobieżnie. Wiemy, że macie koszulę, to sobie obejrzymy wszystko bez ciebie, natomiast wiemy, że macie nowe plecaki, wiemy, że macie nową linię buszka, to jak gdyby nas najbardziej interesuje, tak? Aha, no to słuchajcie, to zróbmy tak, co mi pokażę najważniejsze rzeczy, dlatego że z najważniejszych rzeczy to są plecaki Elevation, który jest przeznaczony do linii Outback, czyli do chodzenia po lesie, plecak Downtown, który jest przeznaczony do chodzenia po mieście. Mamy trochę różnego rodzaju badziewia, takiego badziewia, w sensie mamy drobne rzeczy, czyli taki triple, bardzo fajna sprawa, zwijany organizer, który zapina się w ten sposób i można go schować sobie do plecaka na różne sposoby i po otwarciu, czy tam ktoś chce nosić rzeczy, wiecie, to bushcraft, czy cokolwiek, nie? Zawsze mamy tysiące różnych małych pierdolników. Nie wiem, ja noszę tu ładowarkę, jakieś długopisy, inne rzeczy, które po rozwinięciu od razu widać. Jak macie jakiś tam woreczek na coś, ty potem patrzę, to zawsze trzeba grzebać i później okazuje, że miałem takie tabletki czegoś tam, ale nie widziałem, bo były w rogu. Ja później okazuje, jak wracasz, że jest. To nie jest do bushcraftu, to jest do patrola, natomiast zdevelopowaliśmy, zrobiliśmy to prawie na mapę. No. Tak, zrobiliśmy mapnik, tylko że on jest składany, czy można go wykorzystywać stack z mapą, można go wykorzystywać stack z mapą, lub tą mapę po prostu mieć mniejszą wyciętą, a naokoło mamy kieszonki, gdzie możemy chować notes, długopis, protraktor lub na przykład busole praktycznie w każdym wymiarze. Bardzo fajnie. To też jest bardzo fajne, lekkie, bo to nylon, nie? To jest, tak. Idziemy w takich niższych rzeczach, przede wszystkim w nylony, dlatego że przede wszystkim są lekkie. Ja je wytrzymałem, no. Widzę, że plecaki, te plecaki Outback, ten plecak miejski, też macie już taki mniejszy materiał. Tak, jest to nylon, spód jest to prosto ten dlatego że zakładamy, że też będzie podkład. To musi być wzmocniony, no. To jest po prostu mniejszy paksel, bo mamy te zestawy 3 pakseli, co robią zupełnie jeszcze mniejszy paksel. Plecak Guardian Assault Pack, który jest plecakiem przeznaczonym do działania w strefie, można powiedzieć, patrolowej, nie? Wymyśliliśmy go do naszej linii patrol, natomiast sprawdzi się też normalnie, jak każdy z tych plecaków ma się w lesie, czy w bushcraftie, wszędzie. Tyle, że w tym modelu zastosowaliśmy zamiast siatki, zastosowaliśmy tak, żeby się tam igliwie takie rzeczy... Śnieg, piasek, to się rzeczy. Oczywiście trzeba mieć pod uwagę, że to sobie... No ja. Ale jeśli chodzi o bushcraft, to na tym jest... Kamera nie dąży. Na wolno chodzi. Jeśli chodzi o bushcraft. Jeśli chodzi o bushcraft, generalnie mamy 9 nowych par rękawiczek i mamy nowość tegoroczną, bo już pewnie wszyscy wiedzą, że mamy rękawiczki strzeleckie. Te rękawiczki strzeleckie są już chyba od roku w sprzedaży. W tamtym roku była prezentacja jakby premiera tych rękawiczek i wszyscy byli zadowoleni. Nowością strzelecką są rękawiczki ze skóry kangura, które są po prostu mega świetnie przelegające. No, skóra, delikatna ta skóra taka jest. Tak, skóra kangura jest wykorzystywana na przykład w golfie, dlatego że potrzebuje się dalej precyzji. Tu mamy powtórzone rękawiczki, które są już w ofercie Gelicona, czy rękawiczki, które mają tutaj dodatek MK2, to znaczy, że to jest po prostu powtórzona wersja. Natomiast nowością są rękawiczki skórzane, przeznaczone do bushcraftu, przy których tam grzebaliśmy i pracowaliśmy z rowniczym. Zacznijmy od tej, bo to jest model Lumber, natomiast my to nazywamy czasem Basic, ma być najprostszy, to jest taka, można powiedzieć, najprostsza rękawiczka, czyli skóra wołowa, zero żadnych wkładek, jest takiego, świetnie dopasowana ze ściągaczem oraz z tym, czego zawsze brakuje w każdej rękawiczkach, czyli musisz kombinować, jest po prostu wycięte specjalnie duże oko, że możesz wpiąć nawet duży karabinek i rękawiczkę trzymać, nie? Więc to jest Lumber. Wersja zimowa, no? Wersja zimowa, ale weźmy do tego. To jest wersja zaawansowana, która nazywa się u nas Woodcrafter, czyli rękawiczki z... To jest dla mnie rozmiar za mały, powinien być rozmiar większy, wtedy ten kołnierz też się przesuwa. Czyli kołnierz, który Cię zabezpiecza dłoń przed wkładaniem syfu do środka, dodatkowo ściąga, żeby można było dopasować, żeby też ona wtedy zobaczyć. To jest tam mniejsza. Trzeba pamiętać też, że to jest skóra, nie? Bo zaraz ktoś powie pewnie w komentarzach, piernicze kupię sobie w budowlanym za 15 zł. Tak. Super, tylko te budowlane są, wiecie, łapa słonia, nie? Tak zrobiona, nie? Że praca tymi narzędziami typu nóż czy coś nie jest wygodna. Ja używam tysiące rękawiczek różnych firm, nie?
czasem rzeczywiście daje się kupić rękawiczkę roboczą. Tak zwana, nie? Tak, a to powinno być rękawiczki takie, że pracujesz nożem, a nie, że masz łapę słonie. Tak, i wypada ci wszystko z ręki. I możemy kupić sobie rękawiczki robocze za 15 zł, możemy kupić rękawiczki, dużo ludzi robi jeszcze większy błąd i kupuje mechaniksy za 70, 90 czy tam 100 zł. Mówi, o, byłem na drugim ognisku, zapałem kubek i się wszystko skleiło. Zapaliło się, no. Bo to jest rękawiczka, która zupełnie inaczej działa, nie? A to ma być właśnie druga skóra i skóra ma to do siebie, że ona jak będzie na przykład pracować z tym ciałem, to się dopasuje. Jest teraz ciasna. Ja bym na przykład mógł ją teraz nosić już, tylko że pamiętam o tym, że ten kolor jest ciasny i ona po jakimś tam czasie pracy od mojego potu się dopasuje. Nie? Mhm. Natomiast chodzi tu o precyzję, żebyś mógł sobie oczywiście, a nie za każdym razem ściągnąć, zakładać, ściągnąć, Zmocniliśmy czubki po to, żeby niejednokrotnie podczas pracy tym w lesie się ktoś tam przypitolił siekierką czy innym rzeczami. No nie mówię o dąbaniu palca, mówi się po prostu o uderzeniu, więc te czubki sobie wzmocniliśmy oraz wstawiliśmy skórę tutaj, w tym miejscu, odwróconą, żebyś pracując... Lepszy uchwyt, tak, lepszy uchwyt. Żeby ci się to nie ślizgało, żeby w tym miejscu. No i oczywiście coś, co uważamy, że absolutną konieczność, duże kolucho, tu jest oczywiście, żeby, no wiecie, ta różnica w cenie, nie? Prosta rzecz, proste rękawiczki, robimy tak. Rękawiczki zaawansowane, muszą mieć duże koluchy, żebyś szczypiał karabinek, a nie żebyś tam kurka wodna, nie? I rękawiczki zimowe. Rękawiczki zimowe. Ranger Winter Gloves, czy rękawiczka z syntetyczną ociepliną. Ja ostatnio używałem ich na szkoleniu. U nas było 11 stopni na minusie. Można było pracować przy ognisku, można było się normalnie poruszać. I te rękawiczki się spełniają. Ciężko będzie, bo ktoś mnie zapyta, a czy przy minus 30? Bo jeden marznie lepiej, drugi marznie mocniej, trzeci ma inny metabolizm. Nie może mi powiedzieć, nie? Są różne rozwiązania, te rękawiczki w takich, można powiedzieć, polskich zimach, teraz tych się sprawdzają, sprawdzają. Poza tym jak temperatura spada, albo jesteś głodny, to jak potrzebujesz, no to jeszcze dużego takiego kuberta, nie? I tu mamy oczywiście ściągać, też skóra wołowa, inne szycie, ocieplina syntetyczna, no i oczywiście kolucho, żebyś mógł te rękawiczki sobie przymontować. Bardzo przemyślane, bardzo przemyślane rozwiązania. Staramy się dostarczać produktów, które po prostu są fajne, nie? Ja patrzę, ja obserwuję wasze produkty na przestrzeni 3 lat, to idzie to wszystko tak ładnie do przodu. Szukamy czego nie ma na rynku, albo czego potrzebują użytkownicy, nie? Te rozwiązania w Lombacie, w karierze, które są w środku, to tacy, nie? Jeszcze troszeczkę tych organizerów do środka, ale tam brakuje. Szukamy klientów. No rozmawiałem właśnie z waszym działem marketingu a propos Lombata, kieszeni na notebooka na przykład, wiesz, po prostu zwykłego tylko, wiesz, gadaliśmy z nimi, ale naprawdę rozwiązania są petarda, nie? Teraz akurat latam z Lombatem i też jest super, super rozwiązanie. Fajnie mi to słyszeć, natomiast ja mówię, no po prostu dużo ludzi nie ma możliwości zrobienia produktu, który dla każdego do końca zadowala go, zrobimy kieszeń, to jest tak. Czasem jest tak, że ludzie kupują produkt innej marki, i wstyd mi się przyznać, że kupili coś za X pieniędzy, bardzo dużo, ale nie spełnia ich oczekiwań, nie? Bo wydali tutaj. A tutaj jest chyba, kupiłem to za 123 zł i będę im sypał, bo to jest takie siakie uwagi. Nie, a właśnie muszę ci powiedzieć, że uważam, że jakby teraz, na dzień dzisiejszy, to komentarze takie wszystkie mocno niepochlebne są trochę z dupy. Tak, wiesz, jak patrzę po swoich użytkowaniach, nie? No bo wiesz, użytkowałem Helico na Patriotach, gdzie wkurwiały mnie rzepy, nie? Ale na przykład Instopera, gdzie już są miękkie taśmy, jest taki, nie? To jest tak, że rzeczywiście coś odpadasz, się psuje, no to jasne, to jest do poprawienia. Jak ktoś kupił koszulę i mu się coś zepsuło, to kurczę, no, bierzemy to na klatę. No, wymieniamy, recyklamację, może tu napisać. Ale ktoś pisze, że, przepraszam, ktoś pisze, że torba jest... Bo mi coś tam nie wchodzi, ale zaraz, nie było, bo pisze, że to ma wchodzić do tego. Tak, taki jest model, tak to wygląda, tak został zaprojektowany. Trzeba było zmierzyć, jak się z tym chodzi. Dobra, dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. Szerokie drogi. Chodźcie, wam jeszcze pokażę nowy koszulę. Bo to jest też produkt, który wyszedł na ten rok. Koszulę firmy Helicon. Uważam, że są ciuteczkę za drogie. Ale są bardzo, bardzo fajnie rozwiązane. Aktualnie Piotrek od nas testuje tę koszulę. Tu macie model dosyć prosty, ale pokażę wam, to jest model, który mnie urzekł, tak? Czyli mamy kieszenie od góry, zapinane, kieszenie na zameczki, jeszcze pod tą kieszenią, tu jest kieszeń siateczkowa. Bardzo fajna, lekka koszula, bo to jest rzeczywiście lekki materiał, to nie jest flanela, tak? Tak samo w tym przypadku, to jest ripstop, lekka koszula. Podejrzewam, że
oddychalnością może być różnie, natomiast jest super, super przemyślana, włącznie z takimi pierdołami, gadżetami, jak tu uchwyt pętelka, do którego możecie sobie przyczepić na przykład kompas, jeżeli gdzieś wychodzicie, lub po prostu wsunąć długopis, jeżeli jest Wam co chwilę potrzebny. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Lecimy dalej.